Siemanko moi drodzy, jeśli chcecie rozpocząć quest związany z Millicentą, to musicie wybrać się do Kelid, a dokładnie do szopy Gowriego, bo tam rozpoczyna się quest. Po pierwszej rozmowie z Gowrim, ten mówi ci, byś znalazł igłę z czystego złota. By ją zdobyć, musimy pokonać bossa, który znajduje się niedaleko nas. Także przenieśmy się do miejsca łaski o nazwie Południowy Brzeg Aeonii i wyruszmy prosto do bossa. Po pokonaniu bossa i otrzymaniu złotej igły, wracamy z powrotem do Gowriego i oddajemy mu igłę, by ją naprawił. Do Gowriego wracamy za jakiś czas, najlepiej odpocząć w miejscu łaski jeden dzień i wrócić z powrotem do niego. Gowri wręcza nam naprawioną igłę i prosi, by zanieść ją do Millicenty, która znajduje się nieopodal nas, a dokładnie na górze. W takim razie wyruszamy do miejsca łaski o nazwie Kościół Choroby i tam powinna znajdować się Millicenta. Wręczamy Millicencie igłę, by wbiła ją w siebie i po chwili prowadzimy dalszą rozmowę. Po zakończeniu rozmowy odpoczywamy w miejscu łaski, tak by Millicenta mogła wstać na własne nogi. Po rozmowie z już stojącą Millicentą otrzymujemy nagrodę w postaci talizmanu. Wracamy do Gowriego i ten w ramach podziękowań umożliwi nam naukę poszczególnych czarów. Następnie znów odpoczywamy w miejscu łaski i kolejny raz wracamy do szopy Gowriego. Jednak w tym momencie nie spotkamy tam Gowriego, a Millicentę. Po krótkiej rozmowie z Millicentą znów odpoczywamy w miejscu łaski i znów wracamy do szopy. Teraz możemy znów spotkać siedzącego tam Gowriego. Opowiadamy mu w opcjach dialogowych o tym, że była tu Millicenta. Następnie przenosimy się na obrzeża stolicy za windą Dektus. Musimy przenieść się do miejsca łaski o nazwie Wzgórze przy Złotym Drzewie, które to miejsce łaski stoi niedaleko ruin. Tam spotykamy Millicentę i po krótkiej rozmowie wyruszamy do zamku w celu odnalezienia protezy, za pomocą której Millicenta będzie mogła walczyć. By dostać się do zamku, najlepiej będzie się przenieść do miejsca łaski o nazwie Most Nieprawości. Stamtąd na koniu wyruszamy prosto do zamku. Po znalezieniu protezy w zamku przenosimy się znów do Millicenty, tam gdzie ostatni raz z nią rozmawialiśmy, a następnie wręczamy jej protezę. Następną lokalizacją, gdzie znajdziemy Millicentę, to wioska młynarzy, która znajduje się w drodze do stolicy. W takim razie wybieramy miejsce łaski, iluzoryczne drzewo na obrzeżach stolicy.
Po drodze warto pokonać przeciwników, którzy obsługują katapultę. Na samej górze wioski młynarzy czeka na nas walka z bossem. Musimy najpierw pokonać bossa, następnie odblokować miejsce łaski, wtedy pojawi nam się Millicenta, z którą będziemy mogli porozmawiać. Po kolejnej rozmowie z Millicentą musimy znaleźć jej kolejną lokalizację, która ma miejsce w terenach zimowo-górskich. Zatem wybierzmy miejsce łaski o nazwie Zamarznięte Jezioro i wyruszymy w okolice mostu, gdzie powinniśmy spotkać Millicentę. Po kolejnej rozmowie z Millicentą musimy udać się do następnej lokalizacji, gdzie będziemy mogli z nią rozmawiać i oczywiście kontynuować quest. A tą następną lokalizacją jest miejsce łaski o nazwie Kaplica, która znajduje się na Wyspie Świętego Drzewa, którą niestety trzeba odblokować za pomocą dwóch połówek medalionów. W takim razie odsyłam Was do poradnika numer 17, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. W kaplicy czeka na nas ostatnia rozmowa przed wielką walką. Po tej rozmowie musimy przenieść się do miejsca łaski o nazwie Wewnętrzny Mur Elfael. Przed nami będzie do pokonania sporych rozmiarów przeciwnik, który w sumie powinien być zaliczany jako boss. Najlepszą metodą na pokonanie tego przeciwnika to umoczenie stóp w zgniliźnie i w momencie wynurzenia się robala szybko uciekamy na drzewo i strzelamy do niego na odległość, wtedy nie powinien nam nic zrobić. Po pokonaniu przeciwników z Millicentą, wracamy do swojego świata i rozmawiamy z wycieńczoną Millicentą. Po rozmowie wracamy do miejsca łaski, by odpocząć i znów wracamy do miejsca, gdzie leżała wcześniej Millicenta. Po powrocie widzimy, że Millicenta nie żyje, a pozostawiła nam igłę z czystego złota, którą możemy później wykorzystać po pokonaniu Malanii, zwanej przeze mnie na streamach Melanią. Wykorzystując złotą igłę w miejscu, gdzie pokonaliśmy Malenię, otrzymujemy ponury smoczy kamień kowalski. Ode mnie to wszystko. Zanim będziecie się świetnie bawić, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, a jeśli chcecie więcej materiałów, to zapraszam Was do subskrypcji kanału. Jeśli jednak ma ktoś z Was pytania, to zachęcam nie tylko do zostawienia komentarza pod filmem, ale również odwiedzenia naszego kanału na Discordzie. Dzięki za dziś, trzymajcie się i do następnego.